Cześć wszystkim, tutaj Kacper. Zapraszam Was do oglądania gameplaya z Call of Duty Black Ops 2. Tak, wiem, ten filmik jest nagrywany kalkulatorem, tak jak mówiłem w poprzednich filmikach, że zastanawiałem się nad umieszczeniem tego materiału. Także wydaje mi się, po Waszej ocenie zobaczymy, co dalej robić. Czy chcecie oglądać takie filmiki w takiej jakości, lepszej jakości już nie uzyskam. Widzę, że jest bardzo tragiczny obraz, ale cóż, chcieliście zobaczyć, jak to będzie wyglądało, więc proszę bardzo, możecie to teraz ocenić i zobaczyć. Ja jestem przychylny na to, że mogą takie filmiki zostać, ale mogą też być usunięte, jeśli Wam się nie spodobają. Także proszę o odpowiedź, czy chcecie takiej jakości filmiki, czy nie. A teraz wróćmy do gameplaya. Gram tutaj do Scarem, z wagą lekką, ekstremalną kondycją, twardym zawodnikiem, padlinożercą. Do tego używam Scara z tłumikiem i szybkim magazynkiem. Serię ofiar, jakie mam, to Orbital Visat, Pieski i Swarma. Czy go wbiję? No nie wiem, musicie oglądać dalej. Jak widzicie, Black Ops 2 bardzo mi się spodobało, bardzo lubię w niego grać. Raz na jakiś czas sobie pogram parę godzin. Ostatnio grywam trochę z Marcinem, zombiaki, trochę w multi popykamy sobie razem. Tak jakoś czas nam idzie przyjemnie. Jeśli chodzi o tą mapkę, to jest mapka standoff, jak mówiłem ostatnio, to jest moja ulubiona mapa i dlatego postanowiłem, że gameplay wrzucę akurat właśnie z tej mapy. Jak widzicie, mamy już Orbital Visat i teraz już jest niewiele potrzeba do nabicia piesków Swarma, ale czy go wbiję? No właśnie. Tutaj widzieliście, że kogoś skraszowało. No bywa, czasami tak się zdarza, że zatnie się komuś gra i o. Peszek. Tak każdemu się to może zdarzyć. Więc powiem Wam jeszcze jedną rzecz, a mianowicie chodzi mi o to, co mi się nie podobało w Black Ops 2. Jak już widzicie materiał, no to nie podobały mi się głównie snajperki. Jak widzieliście, tutaj prawie zginąłem od snajpera, ledwo przymierzył i nie trafił. Miałem szczęście, że nie trafił w moje ciało, tylko w nogi, a nie tupił mnie głowę, przepraszam. Oraz nie lubiłem tutaj pistoletów, tak? Pistolety były bardzo, bardzo mocne. Pistolety wystarczyły praktycznie 3 strzały, a z niektórych karabinów szturmowych, czy LMG, czy SMG trzeba było po 7, 6, 8 strzałów wystrzelić, żeby kogoś zabić. Więc jak wiecie, to jest ciężko, więc to powinni poprawić. Oraz nie powinno być takich rzeczy jak... Znaczy lepiej powinno słychać te kroki, jakby powiedzieć, raport sytuacyjny. Wiem, żeby nazywało się to w MW2. Tutaj tego nie wiem, bo nie używałem, bo... Ono było bez sensu i nic nie dawał ten perk, więc nikt go praktycznie nie używał w kocie. Nawet jak się miało dobre słuchawki, dobre ustawienia dźwięku, próbowało się robić wszystko, ale to nic nie wychodziło. Także tyle mi się nie podobało, mam nadzieję, że tego Black Ops 3 nie uświadczymy cały czas, nie mogę się już doczekać na tą część. I mam nadzieję, że będzie bez lagów, takich jak w Black Opsie 1 czy 2, tylko że będzie... Takie połączenia jak w Battlefieldzie, chociaż to jest raczej niemożliwe już z góry, ale zawsze pogrywać można, dopóki ta część nie powstanie i się nie sprawdzi, jak się w nią gra. Właśnie tutaj widzieliście, że strzałem przy ścianę taki był trochę glitch, że kolesie było widać rękę, więc trochę strzelałem na ślepo, tylko asystę dostałem. I tutaj właśnie coś dziwnego. Gospodarz zakończył grę. Nie wiedziałem, o co chodzi. Pierwszy raz. Przed końcem czasu i wymaganą liczbą ofiar zakończył się mecz. Nie wiem, jak to się stało, nie ma ostatniego killcama, jest tylko takie zakończenie. Ja biłem Swarma, widzieliście wszystkie killstreaky, więc dziękuję Wam za uwagę. Wynik, jaki osiągnąłem na tej mapie, to 20 chyba 6 do 0, czy 27. Dziękuję, pozdrawiam Was, do widzenia.